Darku, powiedz, dlaczego ty Irkowi Dudkowi pisałeś takie trudne, skomplikowane teksty? Takie chciał mieć. Chociaż ja nie uważam, że teksty, które pisałem na kolanie w czasie podróży pociągiem, żeby były one aż tak trudne i skomplikowane. Słuchaj, ale czy one były świadomie kiczowate? No, czy ty tak nie chcesz? Myślisz, że nie były świadomie kiczowate? No nie, tak się zastanawiam właśnie. Wiesz, całym zamierzeniem tego przedsięwzięcia, które się nazywało Shaking Duty, był jak najbardziej świadomy pastisz. A to, że niektórzy ludzie odbierali to na poważnie, ich problem. Urodziłem się 22 grudnia 1961 roku w Gliwicach. Prawda. Rozpieszczany przez niańki, w nawiasie rodzice pracowali w szkolnictwie. Czy ja mam rozumieć, że jeśli rodzice są nauczycielami, to nie rozpieszczają swoich dzieci? Rozpieszczają, z tym, że nie mieli czasu, żeby mnie rozpieszczać, bo pracowali. W szkole? W szkole. A więc rozpieszczany przez niańki, nie sprostałem wymogom przedszkolnego reżimu, czyli nie chodziłeś do przedszkola. Nie, myślę, że byłem wstrętnym bachorem. Dlatego też pierwszy kontakt ze społeczeństwem nawiązałem w szkole podstawowej, którą też szczęśliwie ukończyłem. Co to znaczy szczęśliwie? Ledwo, ledwo? Nie, na samych piątkach. Aha, czyli szczęśliwie, po prostu tak. Bardzo dobrze. Mhm. Samą szkołę pamiętam słabo, zresztą i tak większą część ówczesnego życia spędzałem na podwórku, na wiasie Zorro, Ivanhoe itp. Nie pamiętasz? So, Ivanhoe. Mhm. Jedyną pożyteczną rzeczą wyniesioną z podstawówki była pasja czytania książek. Jakich książek? Wszystkich. Poczynając od lektur z serii Tygrys, po książki przygodowe. Wszystkie. A lektury? Po prostu co wpadło. Lektury? Też. Naszą szkapę pamiętasz? No mniejsza z tym. Może o tym nie rozmawiaj. Dobrze. Następnym krokiem w dorosłość było pierwsze liceum ogólnokształcące w Gliwicach. Liceum, czyli pierwsze prywatki. No tak, rozumiem. Szkoła, czyli pierwsze prywatki, papierosy i wino w krzakach. Dzieci nie słuchają. Pierwsze dziewczyny i oczywiście towarzysząca temu muzyka. Czyli jaka muzyka? Black Sabbath, Deep Purple, Budgie. Beatles. Tego typu. Nie. Nie, ostra rockowa muzyka. Nie. Aha, same ostre kawałki, tak? Tak. Po krótkim molestowaniu rodziców pierwsza gitara, dwa lata później pierwsza elektryczna gitara. To jakie to były te gitary? No pierwsza... Pierwsza, czyli taka zwykła... Pierwsza akustyczna. Natomiast pierwsza elektryczna to była gitara marki Samba, polska. To dobra była gitara, czy taka... No, z tych, które były dostępne na rynku, najlepsza i używanie nie groziło kalectwa. Dobrze. I pierwszy zespół o nazwie NDST. NDST. Co niekonwencjonalnie znaczy? Działające Stowarzyszenie Twórcze. Niekonwencjonalna nazwa. I pierwszy zespół o nazwie NDST i repertuarze z pogranicza bluesa i rock'n'rolla. Po maturze rozpocząłem studia na Politechnice Śląskiej. Niestety zbyt szeroki krąg zainteresowań nie pozwolił mi ich ukończyć. Znowu brzmi dosyć zagadkowo. To znaczy co? Muzyka. Po prostu nie chciało ci się uczyć. No, można też tak nazwać. A czy wolałeś grać i śpiewać niż... Niż zajmować się prądem elektrycznym. We wrześniu 1981 roku założyłem wraz z Markiem Czapelskim i Wojciechem Jaczyczką zespół, trochę później znany w pewnych kręgach jako Śmierć Liniczna. Zarąbałem cię siekierą.
co to był za zespół? Był to zespół złożony z paczki przyjaciół. Graliśmy muzykę, którą ludzie klasyfikowali jako punkową, nowofalową. Pojawiały się numery reggae. Myślę, że był, na tamte czasy był to bardzo dobry zespół. Ale w ogóle z młodzieżą w naszym kraju jest teraz sytuacja, że tak 90% to przywykło, że tak szkółka, obiadek, pół litra, dyskoteka, kawałek dziewczynki i do domu. I tak w kółko, oni tylko żyją tym. W sobotę dyskoteka, przychodzą, przez tydzień są spokojni. My się staramy przede wszystkim przez te nasze teksty walczyć, bo ja nie wiem, jak się odbiera nasze teksty, ale mimo wszystko w każdym jest jakiś głębszy trochę sens. Większość młodzieży jest skostniała, jest jakby w stanie śmierci klinicznej. A nasza muzyka działa na zasadzie uderzenia w twarz. O, tak to można ująć w skrócie. Jakby policzy. Jeśli ktoś dostanie w twarz tą muzyką, zawsze się zastanowi za co. W czasie strajku studenckiego, listopad, grudzień 81 rok, czyli tuż przed stanem wojennym, dołączył do nas Jerzy Mercik, wokalista. Ksywa Mercedes. Na czerwonym świetle stój, Jan Kowalski, idol twój. W naszym podporządku się nigdy ci nie będzie źle. Zakręciłeś dwa filmy o śmierci klinicznej. Co takiego cię zainteresowało w tym zespole, że zrobiłeś dwa filmy z nimi? Po raz pierwszy spotkałem się z zespołem Śmierć Kliniczna, w którym grał Darek Dusza, podczas festiwalu w Jarocinie. Kręciłem wtedy taki film Jarocin 82. I tam był taki, na scenie pojawił się taki zespół, który śpiewał takie dziwne piosenki. Zarąbałem cię siekierą na przykład. I to strasznie mnie zafascynowali ci chłopcy, że oni nie śpiewają ani o miłości, ani o takich rzeczach, o których wtedy zespoły śpiewały, jakichś ponadnaturalnych, to był okres metalu, początek metalu właśnie, tylko o tak zupełnie inaczej. Myślę, że siłą tego zespołu były przede wszystkim teksty, czyli Darek. Zespół zaczął regularnie koncertować. W dalszej karierze pomógł Walter Chełstowski. Udział w Nocy Rockowej Opole 83, Jarocin 83, Fama 83. Pomógł, to znaczy co? On was zauważył, polubił? Tak, że wysłuchał naszej kasety, jakoś tak się z nami zaprzyjaźnił. Zapraszał nas na te koncerty, które organizował. Pomógł też w nagraniu dwóch singli. Walterze, czy mówi ci coś nazwisko Dusza? Darek Dusza. Słuchaj, to jest bardzo prosta odpowiedź. Jest kilku muzyków, których będę pamiętał do końca życia. I to jest i sentyment, i wspomnienia, i młodość, i szaleństwo, i w ogóle kawałek życia po prostu. Darka poznałem gdzieś w pierwszej połowie lat 80. Słynny zespół Śmierć Kliniczna. Wtedy kompletne zjawisko ze względu na nazwę, muzykę, to co grali i jak grali. Oczywiście Jurek Mercik jako jeden też z członków tego zespołu. Ja pamiętam Darka jako takiego w pozytywnym tego słowa znaczeniu wariata. Znaczy nie ukrywam w tej chwili, że wtedy przez cały czas się bałem, że Darek może zrobić coś nieodpowiedzialnego. W tych swoich słynnych czerwonych spodniach ze słynną wielką plamą, nie powiem gdzie, dzięki której był wpuszczany przez bramkarzy bez żadnego identyfikatora. I zawsze miałem takie lekkie poczucie, że a nuż coś zrobi takiego, z czego obaj się nie wybronimy. Nigdy niczego takiego nie zrobił i zawsze był widoczny, zawsze był znany, zawsze był charakterystyczny, mimo że teoretycznie wtedy w tym zespole był na drugim planie. Miałem czasami wrażenie, że chcę wyjść na scenę naprzód i powiedzieć, słuchajcie ludzie, Śmierć Kliniczna to nie Jurek Mercik, to ja. Ale nigdy czegoś takiego nie powiedział, był z tyłu, tak jak w wielu następnych zespołach. I no, zapadł mi gdzieś głęboko w serce i w emocje. Czytam dalej. Dzięki jego pomocy, czyli Waltera, nagraliśmy dla Ton Pressu singiel. Niestety tylko jeden z tych utworów mógł się pojawić w radiu. Proszę wyjaśnić, o co chodzi. Pojawił się tylko utwór Nienormalny Świat, natomiast utwór Edukacja, Kopulacja po jednym puszczeniu został natychmiast zdjęty. Chodziło o brzydkie wyrazy, czy o coś Chodziło jeszcze? O ogólną wymowę tekstu. A co to były za teksty w ogóle? Teksty o życiu, takim jakie wtedy było. To znaczy? To znaczy to były teksty polityczne? Nie sądzę. Chociaż część z nich zahaczała tak lekko o problematykę jakąś taką i społeczną, i polityczną. Troszeczkę, ale nie sądzę. No były to normalne teksty rockowe, jakie śpiewają młodzi ludzie, jakby buntując się przeciwko otaczającemu go światu. No tak, ich światu, przepraszam. No tak, ale nie wszystkie zespoły rockowe wtedy były
represjonowane. Znaczy, wiesz, represjonowanie jest to dość mocne słowo. U nas to polegało na tym, że ten zespół, czyli Śmierć Kliniczna, nie miał nigdy szansy na to, żeby nagrać longplaya. Nie miał szansy egzystować w radio. No i paru innych szans nie miał. To znaczy, myślisz, że tutaj w tym pomógł jakby stan wojenny, prawda? Pomógł w cudzysłowie, to znaczy, to były takie czasy. Stan wojenny, cenzura, wszystkie te elementy. Dzień dobry. A, to pan, pani dusza. No, co znowu chodzi? Że tekstów nie puszczamy, tak? No, panie Darku, pan siada. Papieroska? No, dziękuję. Czytał pan trybunę? Nie. O. Cytuję pana. Edukacja, kopulacja. Edukacja, kopulacja, w szkole ustrój niewolniczy, w szkole bez mózgowca życie, taką szkołę w nosie mamy. No, panie Darku, no. Czy jak pan pisze takie rzeczy, to co pan myśli? No, co ja mam zrobić? No, panie Darku. Co ja mogę zrobić? Kanapeczkę? Dziękuję. Z naszą punkowo-nowofalową muzyką, nazwą i wyglądem nie nadawaliśmy się wtedy na gwiazdy polskiego rocka, mimo stosunkowo dużej popularności. Niemniej graliśmy na wszystkich ówczesnych dużych imprezach rockowych, rockowisko, rock, arena itp. Znaczy, nie bardzo rozumiem, z jednej strony nie mogliście wydawać, z drugiej strony graliście na wszystkich dużych imprezach. Bardzo się różniła cenzura radiowa od cenzury koncertowej. Jeśli chodzi o materiały, które były puszczane na koncert, wywalali zazwyczaj 2-3 teksty, resztę pozwalali zagrać. Natomiast w radio było to o wiele bardziej rygorystycznie traktowane. W maju 1984 roku nagraliśmy drugiego singla dla Ton Pressu, a w sierpniu 1984 zakończyłem współpracę z moimi kolegami. Dlaczego? A byliśmy chyba sobą zmęczeni. Sam zespół Śmierć Kliniczna umarł śmiercią naturalną rok później, czyli w 85. Tak? Tak. Przepraszam cię bardzo. Czy możesz powiedzieć, Darku, co to jest? Akwarium, zielsko, ryba. A jak się nazywa ta ryba? Nie znam. Nie jest to w każdym razie gatunek występujący w Polsce. Jesteś pewien? Jestem bardzo pewien. To mam dla ciebie inne pytanie. Czym się różni branie klenia od lina? No, nie spodziewałem się takich pytań. Kleń bierze bardzo dynamicznie, natomiast lin bierze bardzo ostrożnie, spokojnie. Trzeba mieć dużo nerwów, żeby prawidłowo zaciąć branie lina. To ja miałem podobne problemy, ale z płotkami, wiesz? No, ale mniejsza z tym. Jedźmy dalej. W maju 1984 roku rozpocząłem współpracę z Ireneuszem Dudkiem. Co to znaczy rozpocząłem współpracę? To znaczy co? Zadzwonił Irek i zaproponował jednorazowy występ na hali parkowej w trakcie imprezy poświęconej muzyce rock'n'rollowej. Co to znaczy, że miał być jednorazowy? Znaczy, miał być to tylko występ na tej imprezie po prostu. Aha, tylko się umówiliście, że przyjeżdżasz, gracie razem, tak. On cię znał ze Śmierci Klinicznej. Tak. Tak, a później się okazało, że jednak... Później się okazało, że jest dobrze, że coś w tym jest i że po prostu warto to kontynuować, jakby poświęcić się temu. Posypały się liczne propozycje koncertowe. Nasz pierwszy i jedyny longplay Złota Płyta zawierał kompozycję Dudka z moimi tekstami. I tutaj Ziuta, Oszalalala, czyli te wszystkie najbardziej znane. Koncerty, programy w telewizji, festiwale, Nagroda Publiczności w Opolu za Ziutę. Dla ciebie czy dla zespołu? Dla zespołu, ale statuetkę ma Irek. O Ziuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. Och, Ziuta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki, figi masz, wagą przewyższasz nawet ją. We śnie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc.
czasem brak. Lecz mi sił to, gdy wytrzeźwieje człowiek, wtedy inny gust ma, inny smak. Pokazać się dziś z tobą wstyd. Dwie klasy podstawówki masz. Swym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. Sukces tej płyty pozwolił na prowadzenie wesołego i pełnego przygód rock'n'rollowego życia. Proszę rozwinąć ten temat. No może lepiej nie. Dlaczego? To znaczy nie. Wesołe i rock'n'rollowe życie odbywało się oczywiście głównie na scenie. Kapela na tamte czasy, wydaje mi się, dawała bardzo poważny show połączony z bieganiem po fortepianach, łamaniem krzeseł, oblewaniem publiczności wodą. No natomiast to, co się działo po koncertach, zostawmy. Wiesz, ja jednak bym tak szybko trochę nie zostawiał. Alkohol, narkotyki. Odrobina alkoholu, o narkotykach nie słyszałam. Nie słyszałeś nigdy o narkotykach? Nie słyszałem o narkotykach w kontekście zespołu Shaking Doody. A w kontekście wcześniejszych działań muzycznych? Nie brałam. Po 3 latach szaleństw zespół zakończył działalność. Kontynuowałem pracę z Jirkiem Dudkiem, pisząc teksty wykorzystane na płytach The Doodies, Irek Dudek Number One, nowa płyta, również na ostatniej wydanej na Zachodzie, tytułu nie pamiętam. Tak było i tak jest. Po prostu piszę teksty dla Jirka Dudka i tyle. Zacząć żyć od nowa. Od nowa zacząć chcę, od nowa zacząć żyć od nowa. Od nowa zacząć chcę, od nowa zacząć żyć od nowa. Od nowa zacząć chcę, od nowa zacząć żyć od nowa. Bez kłamstw i zdrad, bez cichych dni, bez bicia szkła, tłuczenia szyb, bez ciągłych scen, bez wiader łez, zrozum to, kochanie, wreszcie odczep się. Ja się tak łatwo nie odczepię, Ireneuszu. Pogadamy chwilę o takim panu, który się nazywa Dusza. Dusza, Darek, pamiętasz? Wielki artysta, showman w ogóle. Dla mnie to jest pierwszej wody, super, super klient. Pisał ci teksty? Tak, pisał teksty. To w ogóle nasza znajomość była taka, że ja zobaczyłem go w śmierci klinicznej. On tam pisał i muzykę, i teksty. I pomyślałem tak, te same rytmy, ale ja mam troszeczkę inny wiek, więc nie będę się w punkowce robił. Natomiast zaproponowałem taki happening zatytułowany Shaking Doody. I on po prostu powiedział mu tak, rymy częstochowskie, mniej więcej opowiem ci o moim życiu, ty to wszystko opiszesz. Brałem pierwsze teksty, oczywiście bez poprawy, bez niczego. Ja się w międzyczasie nauczyłem grać na pianinie, żeby zrobić muzykę do tego. I tak to wyszło. Kiedy zrobiliśmy, byliśmy u szczytu sławy, rozwiązaliśmy się. To całe Shaking Doody. A teraz to, co zaśpiewałeś o tym, że chcesz zacząć od nowa, to też jest tekst Darka? Tak. Oczywiście tekst Darka, bo my współpracujemy już ponad 10 lat. Zmieniły się czasy, jest tragicznie poważnie. On też zmienił swoje życie troszeczkę i on zauważył to, co się w moim życiu zmieniło. I myślę, że te teksty, które są teraz pisane, bardzo pasują do naszej rzeczywistości. Zresztą zawsze jego teksty pasowały. I ubrane są to muzycznie w symfonik blues. Jest to nowa wizja na te lata mojej osoby, ale cały czas przy współpracy z Darkiem Duszą.
No czekaj, a tamte teksty wcześniejsze, Shaking Dudy, pamiętasz je jeszcze? Jasne, wtedy było tragicznie, śmiesznie. Pamiętam, nie można się było urznąć do godziny 13. W czarnych okularach śpiewałem, zastanów się, co robić dla jakiegoś klienta. W ogóle wszystko było takie z humorem, ale ostrym humorem. I pamiętam, ale każdy tekst trzeba było ubrać troszeczkę jakimiś grepsami, na przykład jakimiś takimi modulacjami dźwiękowymi, na przykład śpiewałem Usza, mam wiele w ręce, usza, nie mam pieniędzy, usza, nie mam ochoty, usza, wziąć się do roboty. I takie głupoty się robiło, po prostu ludzie szaleli, było wszystko w porządku. W 1992 roku rozpocząłem współpracę z grupą Jen. Teksty na long playach Detox i Outsider. Co znaczy detox? Detox, czyli odtrucie po nadużyciu narkotyków. Powiedz, co to były za teksty? Jeden tekst był to temat dość często przeze mnie drążony. To jest temat tolerancji. Właściwie mówił, miał tytuł malowany tak. No to nie, to nie jest do, przepraszam, ale to nie jest do, żebym ja opowiadał teksty, to jest bez sensu. Za oknem wrzeszczą ludzie, żywe stłuk, rzucony kamień. Czy wiesz, jak czuję się, gdy powietrza trzymam śmierć? Gdy wyrok napisany w lekarza oczach strony, gdy lecą, lecą tak, jak ten malowany tak. Do punkowej muzyki już nie wracasz. No, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. A Czuba już też nie zapuścisz? No już za bardzo nie mam z czego, wiesz? Darek, ktoś mi powiedział kiedyś, że w ogóle cię nie poznał, że ty kiedyś tam 10, kilkanaście lat temu byłeś zupełnie innym człowiekiem. Miałeś Czuba i byłeś Czubem, no. Tak mówili. A teraz wyglądasz na zupełnie spokojnego człowieka. To jak to jest? No może poziom adrenaliny mi się obniżył. Ale dlaczego? Założyłeś rodzinę, masz dzieci? Nie. Właściwie... Wiek? Nadal żyję tak, jak żyłem. Ja sądzę, że gdybyś dokładnie przeczytał teksty, które piszę, to jakby te poglądy bardzo się nie zmieniły. Właściwie są dalej te same. Natomiast zmienia się jakby tylko forma przekazu muzyczna. Po prostu inne rzeczy zaczynają mnie interesować. Nie lubię mnie bardzo szybko... Rzeczy, które stają się rutyną, tak jak robienie jednego stylu muzyki, bardzo szybko mnie męczą i nudzą. Ja myślę, że to bardziej o to chodzi. A czy napisałbyś dzisiaj taki tekst, tak jak kiedyś napisałeś na czerwonym świetle Stój, Darek, dusza, idol twój? Nie, tak samo jakbym nie napisał edukacji kopulacji. Po prostu już na takie teksty jestem za stary. Darku, więc zdradzę ci tajemnicę. Tak. To jest złota rybka. I ona może spełnić twoje życzenia. Trzy. Nie znoszę takich pytań. Darku, czy jest coś, co ciebie denerwuje? Myślę, że dużo rzeczy jest. Głupota, głównie głupota. Później może jakaś nietolerancja, jakieś takie rzeczy. Jakiej muzyki teraz słuchasz? Wróciłem do starych rzeczy, które mnie kiedyś bawiły. Słucham Black Sabbathu, Led Zeppelin, Deep Purple. Również tradycyjnie, tak jak przez cały czas, słucham Rolling Stonesów. Też muzyki punk rockowej, ale tej z okresu Sex Pistols, Clashu. Tego typu sprawy. Czy lepiej grasz na gitarze, czy lepiej piszesz teksty? Lepiej piszę teksty. Co będziesz robił za 10 lat? Pisał teksty, łowił ryby. Być może jeszcze grał na gitarze. Nie wiem i specjalnie się tym nie przejmuję. Ważne jest to, co robię teraz, nie to, co robiłem kiedyś i nie to, co będę robił w przyszłości. Ta twoja nowa muzyka to jest dla jakichś znawców czy dla szerokiej publiczności? Czy to jest dyskotekowa, disco polo, reggae? No powiedz coś. Nie jest to disco polo, nie jest to reggae. Jest to muzyka rockowa. No, jakby na to nie patrzeć, wszystko, co robiłem, mimo czy to był punk rock czy Shaking Dudy, to zawsze się gdzieś to kręciło wokoło rock'n'rolla, wokoło tego centrum tej całej muzyki po prostu. Ja nie lubię ekstremizmów, tak samo w muzyce, także jest to taka typowa muzyka rockowa. Zagramy piosenkę Dr. Jekyll i Mr. Hyde z naszej nowej płyty. Staje
gdzie. Tak mocno szumi w głowie, a oczy gasi ból. Rzucam radiem w szale ten przeklęty świat. Niech go trafi szlak. Zapalam stosy, rzucam bomby, a w koło straf. Odpowiedz mi, człowieku, czy na imię doktor Jekyll mam, czy też Mr. Hyde. Odpowiedz, weź się, którą chcesz zobaczyć twarz. To dla ciebie tak, zmieniam się. Zmieniam się. Zmieniam się. Czasem inny klimat mam. Rozdaję ludziom kwiaty, a oni dalej boją się. Przecież staram się, to dla ciebie ten sen. Ty odwracasz się, wbijam paznokcie. Krzyczę z bólu i płynie krew. Odpowiedz mi, człowieku, czy na imię doktor Jekyll mam, czy też Mr. Hyde.